Drodzy Państwo, już teraz zapraszam na prezentację nowego modelu Mitsubishi ASX. That's why, starting today, we are Astara. For the love of movement. Samochód, który wybieramy, musi mieć to coś. To jest coś, co sprawia, że każdego dnia chcemy się z nim witać, że każdego dnia cieszymy się na to, że do niego wsiądziemy i odczuwamy tą niesamowitą radość z jazdy. I ponieważ to oznacza, że w zasadzie z tym samochodem mamy jakieś takie niesamowite połączenie, tworzymy z nim jakiegoś rodzaju duet, że to jest nasz partner, towarzysz, przyjaciel. Patrzmy, czego oczekuje po swoim wymarzonym samochodzie Maciej Kawecki. Łukasz, do tej pory odpowiadałeś na wszystkie pytania wzorowo, ale teraz może nie być tak łatwo, dlatego, bo jak wiesz, ja się interesuję techniką, technologią, innowacją, designem i o to chciałbym teraz trochę Ciebie popytać. Jesteś gotowy na to? Jestem. Zalecimy. Pierwsza rzecz jest mi niezwykle bliska, dlatego, bo jak wchodzę do samochodu, to pierwsze na co patrzę to kokpit, gdzie jest deska rozdzielcza od strony technicznej, czyli jak ona wygląda, jakie ma parametry, jaki ekran został wykorzystany do jej stworzenia, jak wróciłem parę miesięcy temu z Display Week w San Jose, w serce Doliny Krzemowej, miejsce, gdzie sektor motoryzacyjny pokazywał, jak wiele może właśnie poprzez design deski rozdzielczej i wykorzystywanie tego ekranu. Jak to tutaj wygląda? Maćku, w naszym nowym Mitsubishi ASX debiutuje system multimedialny nowej generacji. Nazywa się Smartphone In Display Audio, czyli SDA, składa się z ekranu mieszanego centralnego. Pełni on rolę interfejsu pomiędzy kierowcą a pojazdem i jego systemami, a także z tym systemu informacji i systemu rozwoju. Występuje w dwóch wersjach, z ekranem panoramicznym o przekątnie 7 cali, a także ekranem umieszczonym pionowo o przekątnie aż 9,3 cala. W obu wersjach Android Auto i Apple CarPlay są wyposażeni standardowo. SDA z większym ekranem standardem jest również możliwość replikacji telefonu, a także w połączeniu z najwyższym poziomem wyposażenia potrzebujemy system nagłośnienia wysokiej klasy Bose Premium Audio. Warto wspomnieć, że sam interfejs jest niezwykle atrakcyjny graficznie, ale przy tym intuicyjny i łatwy w obsłudze. Należy też nadmienić, że nasz nowy ASX może być wyposażony w ładowarkę indukcyjną do telefonu, która nie tylko naładuje bezprzewodowo naszego smartfona, ale też dzięki bezprzewodowemu Apple CarPlay i Android Auto pozwoli zapomnieć o tych koszmarnych kablach w samochodzie. My żyjemy w erze smartfonizacji. Wszystko musi być małe, kompaktowe, inteligentne. Wiemy już, że deska rozdzielcza pomaga nam w tym samochodzie być inteligentnymi. Natomiast co z wielkością? Dlatego, bo SUV nie jest małym samochodem. Maćku, mam na Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Standardy bowiem, nasz nowy ASX wyposażony jest nie tylko w tylne czynniki parkowania, ale również Ciebie zaskoczę w te przednie czynniki. Mało tego, nasi klienci, bez względu na to, jaką wersję wybiorą, w standardzie otrzymają również kamerę parkowania. To wszystko z dużymi cyferkami i dobrą widocznością sprawia, że parkowanie tym samochodem na pewno będzie intuicyjne, łatwe i na pewno bezpieczne. A co z personalizacją? Dlatego, bo my dzisiaj personalizujemy wszystko. Telefon, w ten sposób odpowiadamy zapotrzebowanie użytkowników, klientów. Jak z personalizacją w tym samochodzie? Maćku, tak działa Multisens. Jest to możliwość personalizacji samochodu poprzez wybór jednego z trybów jazdy, tak aby odpowiadał on najlepiej na potrzeby i oczekiwania kierowcy. Jest na przykład tryb eko, który sprawia, że samochód staje się najbardziej wydajny energetycznie, czyli po prostu zużywa najmniej paliwa. Jest też tryb pure, dedykowany hybrydzie plug-in, który umożliwia jazdę w trybie czysto elektrycznym, czyli zeroemisyjnym. Jest także tryb sport, który zmienia nastawy systemu kontroli trakcji oraz responsywność układu kierowniczego i pedału przyspieszenia, po to, żeby dynamiczna i sportowa jazda była jeszcze bardziej ekscytująca. Istnieje też możliwość personalizacji poprzez zmianę koloru podświetlenia wnętrza i tutaj do wyboru jest aż 8 kolorów.
Ja bardzo dużo podróżuję po Europie, po świecie, po Polsce, po Europie i po Polsce samochodem. Dla mnie samochód musi być wygodny, komfortowy, tak żebym potrafił w nim spędzać dużo czasu, bezpieczny, ale wolałbym też nie jeździć, nie spędzać czasu w samochodzie, który jest słynny z memów, bo na przykład inteligentny system kierowania wprowadził go do wody. Jak wygląda to w tym konkretnym przypadku? Maciek, bądź spokojny. Nasz nowy SX może być wyposażony nawet w nawigację 3D, która pokazuje nie tylko mapę i linię siatki dróg czy ulic, ale także wizualizację obiektów 3D, która pozwala lepiej zorientować się w terenie. Bez względu na daną wersję też zawsze są pod ręką standardowe mapy Google, dzięki interfejsom Apple CarPlay i Android Auto. Także umówmy się, jeśli chodzi o morze, Michał, to będzie destynacja na twój kolejny wypad ze znajomym Google'ato, a zawsze dojedziesz tam pewnie dzięki nowym Mitsubishi ASS. Łukasz, bardzo ci dziękuję. Jestem pod wielkim wrażeniem nie tylko twojej wiedzy, ale i tego, jaką prezentujesz, ale też samochodu, o którym mówisz, czyli ASX-a, bo łączy wartości, czyli bezpieczeństwo, komfort, personalizację w takim dobrym ujęciu personalizacji i stawia w tym wszystkim na człowieka. Bardzo ci dziękuję za to.